tak, że ja bardzo chciałam powiesić paprotki na ścianie. A moja córka powiedziała: mamo, wiesz co, widziałam takie kwietniki ze sznurka. Ja mówię: makrama. Chcesz, to zrobię. Tak się to spodobało, że zaczęłam to robić. Tak już zostało i mam teraz taki okres, ja to nazywam okres makramowy. I tak się bawię, bo to mi sprawia frajdę, że ja sobie zrobię coś takiego fajnego. To było na zasadzie: o, jakie fajne sznurki, ze sznurka pudełeczka. No i mama spróbowała, pierwsze wyszło takie, trochę jest szerokie, ale jest fajne, bo właśnie dzięki niemu się większe rzeczy mieszczą. No ja swoją pierwszą makramę w życiu to robiłam jeszcze, to było naprawdę bardzo dawno temu. I to była zasłona na drzwi, wtedy do mojego pokoju, jeszcze w mieszkaniu rodziców. Stało się tak, że mój tata przyjechał budować kombinat. No i tak zostaliśmy zakwaterowani przy placu centralnym i to jest moje ukochane miejsce. Na naszym podwórku rodzice stworzyli, wybudowali ogródek jordanowski. I na tej przestrzeni między tymi drzewami zawsze było zimą lodowisko. A tutaj, w tym miejscu była scena. Natomiast mój balkon to jest ten tutaj na czwartym piętrze. Pod oknem mojego pokoju rosła jarzębina. Któregoś dnia szłam do rodziców i nagle się okazało, że nie ma jarzębiny. Miałam takie przez moment takie uczucie, że mi coś ktoś zabrał. No i jak? Jak można było wyciąć taką piękną, dorodną, dużą jarzębinę? Tu, w tym miejscu była jarzębina. W tej chwili, jak wspominam, te takie mało znaczące niby rzeczy, które mnie tam spotykały w dzieciństwie, to z takim wzruszeniem to mi się pojawia teraz. Do momentu przeprowadzki, czyli mniej więcej kiedy miałam 4 lata, mieszkałyśmy tutaj z mamą. Tutaj stała zjeżdżalnia, właśnie stara, zardzewiała zjeżdżalnia. I tutaj ze mną przychodziła mama i pamiętam, że mi tak pomagała wchodzić na zjeżdżalnię i mnie łapała na dole, jak zjeżdżałam. No, w domu też były zabawy. Wystarczyło przewrócić taboret, usiąść w poprzek i się jechało na koniu. Ciasto drożdżowe to jest ciasto mojego dzieciństwa. Ciasto robi mama. Znaczy, ciasto drożdżowe robi mama. I właściwie u nas ciasto drożdżowe jest na święta i jak są truskawki. Bo mama robi też z truskawkami. Na święta nie ma ciasto drożdżowego. Jak nie ma? Nie. Jak nie ma? Nie. A jak robisz makowiec? A no to jest na cieście drożdżowym, to prawda. No. Szaleństwo makram już doszło do takiego zenitu, że się śmiejemy z córką i mówimy, że jeszcze chwila, a otworzymy lodówkę, a tam makrama. Jak mama przyszła na emeryturę, nigdy do tamtej pory nie wykazywała jakichś zainteresowań teatralnych czy artystycznych. I się dowiedziałam, że moja mama bierze udział w spektaklu teatralnym, że nawiązała nowe znajomości, że ma znajomości w kręgu osób związanych z kulturą i sztuką. Teraz mam taki czas dla siebie. Czas, który wykorzystuję tylko i wyłącznie dla własnych przyjemności. Zresztą sama siebie nie podejrzewałam, że mogę różne rzeczy robić. I fajnie. To jest miś Kubuś. Tego misia kojarzę właśnie z tym miejscem na Centrum A. Z babcią, z tym czasem, kiedy mieszkałyśmy tam z mamą. Pamiętam właśnie, że on taki właśnie był twardy zawsze i ciężko właśnie było się do niego przytulić, a jednak mimo tego to właśnie on został takim symbolem dzieciństwa. Jedyny i niepowtarzalny zawsze i na zawsze. No, słyszysz? No, tak, tak.
Z mojego ukochanego centrum A przeprowadziliśmy się tutaj na Bohaterów Września. Mieszka się fajnie. Ja tak naprawdę większość rzeczy wydaję. Ja nie chcę na tym zarabiać. A mam koleżankę, która ma synka niepełnosprawnego i on potrzebuje ciągłej rehabilitacji i wymyśliłam, że jeżeli ktokolwiek chce zamówić u mnie makramę, to bardzo proszę. Tą kwotę, którą byście wydali na prezent wdzięczności, bardzo proszę przekazać na konkretne konto dla konkretnego dzieciaka. Jeśli chodzi o takie rzeczy, które rzeczywiście mogę powiedzieć, że mam od mamy i to dalej jest i to będzie na pewno, to jest to, że mogę w każdej chwili przyjść i zacząć rozmowę na temat, który jest dla mnie trudny. Myślę, że to się mogło zacząć tutaj, w tym ogródku, bo poczucie bezpieczeństwa i to, że tak naprawdę, że mama jest i jest dla mnie, to ja to poczucie miałam zawsze. I że zawsze będzie dla mnie wsparciem, czy to będzie wchodzenie na drabinkę, czy to będzie rozmowa, pomoc w trudnych sprawach w życiu. Mamusz? Proszę. Jedz! Ja mam jeść? No jedz.